96 FM. Bogusława Patalas, Andrzej Pianowski, witamy w otwartym mikrofonie. 10 czerwca, 78 lat temu, powstał Ruch Anonimowych Alkoholików, który jest wspólnotą mężczyzn i kobiet. I jest to, proszę Państwa, pretekst, żeby porozmawiać i o AA, i o problemach związanych z piciem alkoholu. Pytamy dziś, jak zdaniem Państwa przeciwdziałać nadmiernemu spożywaniu alkoholu? Jak pić, żeby się nie upić i nie uzależnić? Czy warto uczyć kultury picia? Kto ma to robić? I jak stwierdzić, kiedy picie staje się problemem? 68 324 22 55 ulgowa linia 801 327 462. Jesteśmy również na www.zachod.pl. Jak zdaniem Państwa przeciwdziałać nadmiernemu spożywaniu alkoholu? A nasi goście to panowie Leszek Pieńczak, terapeuta uzależnień od alkoholu, pracuje w szpitalu w Ciborzu na oddziale terapii uzależnienia od alkoholu. Witam pana, panie Leszku. Dobry, witam. I panowie Tomasz, a także Marek ze wspólnoty anonimowych alkoholików. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Mamy już pierwszy telefon. Proszę panowie, nałóżcie słuchawki i słuchamy. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Witamy. No, chciałbym powiedzieć na temat tego alkoholizmu. Alkohol jest dla wszystkich, ale większość ludzi nie potrafi tego alkoholu pić. Ja sam na własnym przykładzie, ja lubię sobie wypić drinka. Bywają przypadki, że się gdzieś jest na jakiejś imprezie, ale w momencie, kiedy czuję, że już troszeczkę więcej wypiłem, po prostu odstawiam i nie piję. Po prostu trzeba mieć charakter. Mhm. A codziennie pan pije alkohol? Nie, absolutnie nie. To okazja, jakieś spotkanie, gdzieś jakiś, może gdzieś sobota, niedziela, czy jakieś imieniny, czy sytuacja taka, że się z kimś spotkam przy komputerze, zrobimy sobie drinka. Także... Czyli ma pan takie światełko gdzieś tam, które się w odpowiednim momencie zapala, tak? Wystarczy. Oczywiście. Więcej oczywiście. Nie. Ja po prostu się zastanawiałem czasem nad tym, jak człowiek wygląda w ogóle pijany do końca, nieczęśliwy, który nie wie, co się dzieje. Ja nigdy w życiu nie byłem po prostu pijany. Proszę pana, a obserwując swoje otoczenie, bo czasami można przeczytać, że Polacy to pijacy. Zgadza się pan z tym? Jak... No ja wiem, tak nie do końca. Tak nie do końca. Po prostu jest ta klasa niższa, jest ta klasa, tej średniej już nie ma, jest ta klasa tych bogatych ludzi i tych bardzo biednych. A więc tutaj nie ma żadnego porównania. No, czasami się przyglądam tym ludziom, którzy piją byle co, byle gdzie, ale czasami się zastanawiam nad tym i tak myślę sobie, no cóż jemu zostało? No po prostu wypije, zapomni o tym czasie, w jakim żyjemy, że nie ma na chleb, że nie ma się gdzie przestać, że nie ma się w co ubrać. Także to wynika z wielu różnych sytuacji życiowych. A zdaniem pana, jak powinno się przeciwdziałać nadmiernemu spożywaniu alkoholu? No powiem pani tak, no przeciwdziałać. W tej chwili alkohol jest dostępny wszędzie. Także bez względu na to, czy on będzie dostępny, czy on nie będzie dostępny, to jeżeli człowiek sam sobie nie uświadomi i po prostu nie pamięta o tym, że nie wolno przesadzać, nie wolno alkoholu nadużywać, no to mi się wydaje, że żadne inne jakieś dyscyplinowania nie mają żadnych szans. Dziękujemy panu, ma pan silną wolę z tego słychać. Za chwileczkę terapeuta się też wypowie, ale przypominam 68 324 22 55. Odbieramy telefon. Ulgowa linia 801 327 462 i www.zachod.pl. Proszę chwileczkę cierpliwie poczekać. Ja tylko dodam jeszcze, że Polska jest w grupie państw o najwyższym spożyciu czystego alkoholu na dorosłego mieszkańca. Przy średniej światowej 6,13 litra w Polsce wypija się 13,3 litra. Wynika właśnie z raportu Światowej Organizacji Zdrowia. WHO ostrzega jednocześnie, że konsumpcja napojów wyskokowych w naszym kraju stale wzrasta. I słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. No cóż, panie redaktorze, ja uważam, że tutaj trzeba powiedzieć taką rzecz, że takim chyba największym naszym ambasadorem i człowiekiem, który propaguje zdrowy tryb życia taki tryb życia bez alkoholu, którego pokazuje się w telewizji, z którego pewnie młodzi ludzie będą brać przykład, to jest były prezydent Aleksander Kwaśniewski. To jest przykład takiego autorytetu, który nie spożywa alkoholu. Dziękuję.
Pozdrawiam pana. I na jedynce ktoś się zniecierpliwił. Ale przypominam, 68 324 22 55. Już jest telefon, odbieramy. Halo? 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 Dzień dobry pani. Dzień dobry. Słucham. Wie pani co, ja bym uważała, że tą chorobę trzeba by było leczyć przymusowo, bo innej rady nie ma. Ja mam problem z siostrą i wiem, co to jest. Musi wyrazić zgodę na leczenie. Ona nie chce tego robić i człowiek jest bezsilny, po prostu jest bezsilny. Nie można nic poradzić, nie można się nigdzie udać. Zresztą była też właśnie leczona w Ciborzu i po prostu to jest najgorsze zło, bo nie ma do kogo się zwrócić z tym problemem, bo jak jest zwijana, to jej na żaden oddział nikt nie przyjmie. Jak jest trzeźwa, nie wyraża zgody. To jest naprawdę tragedia dla rodziny. Chciałabym, żeby się tutaj pan odniósł do tego głosu naszej słuchaczki. To znaczy, ja bym powiedział, że w połowie ma pani rację, bo rzeczywiście to problem alkoholowy, chorobę alkoholową leczyć przymusowo też się leczy, ale też nie tylko, bo w sytuacji... No, ale to są procedury, pan wie, ile to jest procedur, to powinno być, no bo ona sama siebie niszczy po prostu, a my jako rodzina nie możemy po prostu nic zrobić. Dlatego jest to jedna z opcji, jest to jedno z kół ratunkowych i oczywiście wtedy należy do gminy Komisji czy Miejskiej Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłosić sprawę, no i niestety swój czas jakby odczekać, bo tego nie przyspieszy nikt, ale to jest też jakaś deska ratunkowa, jakaś forma pomocy, jeżeli ktoś nie chce dobrowolnie terapii podjąć, bo to też nie jest tak do końca, że innej rady nie ma, tym bardziej w tego typu sytuacjach, tym bardziej, że pani tutaj zwróciła uwagę na to, że ta osoba już na leczeniu wcześniej w szpitalu była. No i z tego leczenia nie bardzo też dla siebie samej, jak sytuacja pokazuje, nie chce. To są ludzie, że oni tylko czekają, kiedy się skończy teraz. Bo ja nie mówię, jakiś tam odsetek pewnie bierze sobie coś tam do serca, ale gro tych ludzi to po prostu ona tak sobie wylicza, kiedy już może, że... Jak już zaczyna człowiek pić z powrotem, to wtedy zachowuje się tak, jak pani mówi. Odsetek, no ale nie taki znowu mały, bo gdybyśmy mówili o odsetku rzędu 0,3-0,8%, to faktycznie by tak było. Dlatego tutaj byłbym ostrożny i praktyka oddziałów naszego w Ciborzu, ale pewnie każdego w Polsce, pokazuje to na szczęście trochę inaczej, jest bardziej optymistycznie, aczkolwiek sukces w postaci czy rzędu 30% skuteczności w znaczeniu tym, że ktoś z rodziny, tak jak u pani siostra, wraca do domu i nie pije, no to pewnie jest to mało na tle 100% oczekiwania efektu w sytuacji każdej jakby. I kolejny telefon, halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w tej sprawie pierwszy pan dzwonił i powiedział, że to brak pieniędzy ludzi zmusza do picia i tak dalej, ale to jest wcale nieprawda. To jest, ten pan nic nie ma pojęcia o alkoholizmie. Alkoholizm dotyka profesorów, księży, lekarzy, tak samo tych z dołu. To nie ma nic do rzeczy, kto ile ma pieniędzy. Po prostu czym innym się upijają. I to jest problem, że ludzie, których nieraz uważamy za autorytety, też są alkoholikami, ale to jest choroba. I ona nie wybiera ani wieku, ani statusu. No takie jest moje zdanie. Ja znam się trochę na tym, bo też w rodzinie miałam alkoholika i wiem, czym to było. Po prostu nie było dla niego świętości. Dziękujemy za telefon i słuchamy kolejnego głosu. Halo? Radio, proszę ściszyć. Tak, już. Halo? Słuchamy pana. Dzień dobry. No, ja odnośnie tego mam takie, wie pani, mieszane uczucia, bo można powiedzieć, że od 30 lat nie piję, no to też nie można tak powiedzieć, że w ogóle nie piję, ale mnie do Ciborza nie chciano przyjmować, dlatego że jestem, że nie rokuję żadnych nadziei. Że ja jestem tak zepsuty, że ja nigdy nie przestanę. Ja nie piję, sam sobie syna wychowałem. A jak sobie pan poradził w takim razie? I uważam, że można pić, można wszystko robić. Jednej rzeczy nie wolno przepić. Tak? Honor. Mhm.
Dziękujemy. Wszystko. Chcieć to znaczy móc. Tak. Ma pan rację, oczywiście, że tak. Natomiast i też ma pan rację, że absolutnie nikogo nie można przekreślić, jeśli chodzi o szansę, możliwość leczenia. Bywa różnie i mieliśmy też w historii, czy tam w praktyce oddziału, czy szpitala w Ciborzu osoby, które na oddziale detoksykacyjnym na przykład bywały po wielokroć, 12 czy kilkadziesiąt razy. I wydawałoby się, że taka osoba była już bez żadnych szans na zmianę w swoim życiu, czy zmianę swojego życia. A w pewnym momencie dochodziło do zupełnego odwrotu i osoba po w końcu, może nie pierwszej, bo też kolejnej terapii, zmieniła swoje życie, przestała pić i na dzień dzisiejszy jesteśmy z wieloma osobami w takich relacjach, pozostajemy dalej, gdzie wiemy dokładnie, że ktoś nie pije przez te wszystkie lata, bo utrzymuje z oddziałem z nami kontakt. I sami alkoholicy oczywiście, później już trzeźwiejący, wspominają ten czas i te doświadczenia własne, bo mówią, że przekreśliła mnie nie jedna osoba. Być może w Ciborzu też ktoś, jak pan mówi, nie, ale niesłusznie. Nie wolno tego robić. Nie wolno tego robić. Nigdy. Słuchamy. Halo? Dobry. Dzień dobry. Ja też w sprawie tego tematu. Tak? Jak ja się zgłosiłem, piłem dosyć dużo. Zgłosiłem się na tego do Ciborza sam. No i tam mi pokazali, jak wyglądają prawdziwi alkoholicy. Leżeli pasami poprzypinani. Zrzucało ich do sufitu, pasy rwali. No i od tej pory, w sierpniu będzie 8 lat, w ustach nie miałem. Wystraszył się pan. Wystraszyłem się. Szokowa terapia. Powiedziałem, że nie. Czasami to na początku tak działa też i dobrze, jeżeli właśnie taka szokowa, wstrząsająca terapia ma miejsce przy okazji, ale tutaj już chciałem szybciutko, żebyśmy czasami też nie generalizowali i nie wrzucali wszystkich przypadków do jednego worka, żeby państwa też nie straszyć przy okazji. To nie jest tak, że każda osoba, która ma problem z alkoholem, nadużywa go. Jak trafia na detoks, to każda musi na przykład w tych tak zwanych, nie wiem, pasach wylądować, że tak powiem, bo jest po prostu bardzo różnie, w różnym stanie trafiają ludzie, trafiają pacjenci. Nie każdy tego wymaga, więc tutaj tak ostrożny bym był w tym, żebyśmy nie przestraszyli niejedną osobę, która rzeczywiście dużo pije, nadużywa, nie radzi sobie, a wymaga detoksykacyjnego leczenia. Zgłaszamy się na niej, jedziemy i zaczynamy się leczyć. A co wyniknie w przebiegu, no to już później jakby życie pokaże. I personel jest od tego, żeby temu zaradzić. Słuchamy, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem tylko na jeden taki aspekt zwrócić uwagę. Podziękować mianowicie policji za akcję Trzeźwy Poranek, ponieważ rozmawiam z ludźmi i to powoduje, że w wielu sytuacjach, kiedy na przykład osoba ma ochotę sobie jeszcze jedno czy dwa piwko wieczorem wypić już oprócz tych, co były, pomyśli sobie, że no przecież jutro może być trzeźwy poranek i mogą mnie złapać. I w bardzo wielu przypadkach skutkuje to tym, że te osoby ograniczają spożyty alkohol. Także to jakby częściowo może odpowiadając na pytanie. Tak, pytanie, jak przeciwdziałać. Tak, dzięki pod adresem policji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czyli jeden ze sposobów. Popytamy państwa również o to, jak zdaniem waszym przeciwdziałać nadmiernemu spożywaniu alkoholu, bo taki w naszym kraju niestety objaw jest. 68 324 22 55, ulgowa linia 801 327 462 i www.zachod.pl. Ja bym chciała panów, ale jeszcze odbiorę telefon, dobrze? Halo? Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z małego miasteczka gminnego w województwie lubuskim, mam tutaj państwa. Jest jeden ze sposobów, który mnie denerwuje. Jestem osobą niepijącą. Tak. Obok mojej pracy znajduje się jadłodalnia. I do tej jadłodalni obserwujemy ludzi, w jakim stanie przychodzą. Więc są to osoby, które już od godziny 11 w stanie wstawionym, wczorajszym, często nietrzeźwiejące, przychodzą na ten ciepły posiłek. Wydaje się im ten ciepły posiłek. Następnie idą 200 metrów dalej, do parczku, gdzie znajduje się sklep z alkoholem i tam przysiadują do późnych godzin wieczornych, często nocując na tych ławkach. Rano wstają, czekają już na posiłek ciepły ponownie. I uważam, że dając im ten posiłek, dajemy im rybę, nie dajemy im wędki. Nie uczymy ich szacunku do tych posiłków, nie uczymy ich szacunku do tych pieniędzy, które dostają z opieki, bo oni je wszystkie przepijają. Co pani proponuje? Halo? Tak, słuchamy panią.
I uważam, że jednym ze sposobów ratowania tych ludzi byłaby jakaś wydanie tych pieniędzy. Byłoby skuteczniejsze, gdyby ich ktoś nauczył. Nauczył, zajął się nimi, a nie dał im posiłek. To jest też ważne. Owszem, trzeba od czegoś zacząć. Ale mnie i osoby, które obserwują to, po prostu to martwi, smuci i jest to takie, uważam, przepaszczenie pieniędzy, bo oni przychodzą, najedzą się, pójdą po pieniądze do opieki i to wszystko przypijają w ogródku jordanowskim i nie widzę sensu tego. A kto pani zdaniem miałby to zrobić? Bo pytam również, ja pytamy uważam, o kulturę picia. Nie, uważam, że te pieniądze, które z opieki są, powinny być w inny sposób przeznaczone. Powinny być na terapeutów, którzy tymi osobami się zajmą, którzy będą w jakiś sposób kontrolowały, co się z tymi pieniędzmi dzieje. Oni mają zapłacone jedzenie, mają zapłacone mieszkania. Zdaję sobie sprawę, że jest to choroba i trzeba takim ludziom pomagać, ale wydaje mi się, że źle im pomagamy. Proszę bardzo naszego, dziękujemy pani za telefon, halo? Ma pani dużo racji z pewnością, bo te działania nie są złe, ale na pewno brakuje jakby powiązania działań ze sobą, czyli opieka społeczna, gdyby być może działała bardziej w powiązaniu z działaniem, działalnością Straży Miejskiej, czy gminnej, czy policją na przykład, to byłoby łatwiej wpłynąć na tego typu sytuacje, jakby monitorować to, zwracać uwagę przy okazji takiego wydawania posiłków. Nie mówię, że codziennie, bo oczywiście czy Straż Miejska, gminna, czy policja pewnie by nam powiedzieli, że mają ważniejsze może sprawy na głowie, ale na zasadzie tych poranków i wyłapywania nietrzeźwych kierowców, w tym jakby znaczeniu i w podobny sposób, żeby chociaż od czasu do czasu chciano się właśnie temu przyjrzeć i zwrócić uwagę na to, kto i w jakim stanie po te posiłki przychodzi, bo jeżeli monitoringu tutaj nie ma żadnego, no to wtedy rzeczywiście zwraca to uwagę pani, naszą, społeczeństwa, no i mielibyśmy wszyscy słuszne pewnie pretensje wtedy do, tylko pytanie właśnie znowu do kogo? No bo wszyscy chcą z drugiej strony jakby dobrze. Organizuje się te posiłki, że bo patrzymy na tą akcję przez pryzmat człowieka przecież. Ale tak, pomocy dla niego. Tak jest. I słuchamy kolejnego głosu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w takiej sprawie. Słucham państwa audycji i owszem, podzielam częściowo niektóre zdania na ten temat. Natomiast prawdą jest to, że jest to sytuacja alkoholików czy osób pijących w nadmiarze i przyzwyczajonych do picia jest bardzo ciężka. Martwi mnie natomiast to, że coraz więcej młodzieży jest nadużywających alkoholu, a nawet uzależnionych. I właśnie ostatnio córka stwierdziła, że ma kolegę, który w wieku 20 lat chodzi po mieście i zbiera puszki po to, żeby mieć pieniążki na alkohol. Ja nie mówię o tym, że opieka społeczna powinna jak gdyby się głównie tym zajmować. Natomiast budżet państwa ma ogromne wpływy z tytułu sprzedaży alkoholi, z tytułu, czy tam miasta mają, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Może część z tych pieniędzy można by było przeznaczyć na utrzymanie jakiegoś punktu, gdzie można by było zgłosić tylko, że młoda osoba ma problem z alkoholem i ten punkt powinien się od razu zająć taką osobą. To są potencjalni pracownicy, prawda, którzy mogą tworzyć dochód dla państwa, mogą być przydatni. A jeżeli chłopiec w wieku 20 lat już nadużywa alkoholu, on praktycznie nie ma żadnych szans na to, żeby kiedyś być normalnym obywatelem, normalnym po prostu pracownikiem, tak? I sądzę, że z budżetu państwa niestety powinno być finansowana pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu. Nie finansowanie ich mieszkań, nie finansowanie posiłków, bo tym niech się zajmuje opieka społeczna. Natomiast pomoc właśnie psychologów, właśnie kogoś, kto się zajmie, tak jak kurator zajmuje się osobą, która popełni przestępstwo i może wrócić jak gdyby do normalnego życia. Tak samo chłopak, który zaczął pić zbyt wcześnie, powinien mieć możliwość powrotu do pełnego zdrowia i być normalnym człowiekiem, prawda? Prawda. Myślę, że tylko tak. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękujemy. Po Moto Radiu poproszę, żeby nasz gość odniósł się, skomentował głos naszej słuchaczki. Teraz jest 12:30. Po reklamie 103 i 106 FM. Radio Zachód.
Dziś w otwartym mikrofonie rozmawiamy o tym, jak zdaniem Państwa przeciwdziałać nadmiernemu spożywaniu alkoholu. Przepraszam, jak pić, żeby się nie upić, jak się nie uzależnić, jak stwierdzić, kiedy picie staje się problemem. Nasi goście, przypominam, to panowie Leszek Pieńczak, terapeuta uzależnień od alkoholu, pracuje w szpitalu w Ciborzu na oddziale terapii uzależnienia od alkoholu, i panowie Tomasz i Marek, którzy jeszcze nie mieli szansy tutaj z nami rozmawiać, ale z pewnością jeszcze do godziny 13 taka będzie. Panowie ze wspólnoty AA. I jest telefon, halo, słuchamy, proszę nałożyć słuchawki. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się, słuchaj, Roman. Proszę pana, ja też od iluś tam lat żyję na tym świecie. Ja tam miałem problemy z alkoholem. Ale jak to mogłem? Przychodzi wadę do lekarza, mówię, panie doktorze, mam jedną wadę, lubię wypić. Ale to niedobrze, niedobrze. Ale mam też zaletę, bo to trzeba wypić bardzo dużo. Mhm. Halo? Halo? Nie bardzo rozumiem pytania, jakie pan kierował do nas. To może się do poprzedniego sprzed tej przerwy moto odniósłbym. Ale przez... mamy jeszcze kolejny. Ach, dobrze, odniesie się pan za chwileczkę. Halo? Halo, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Proszę ściszyć radio, panie Marianie. Mnie przerażają dwie sprawy. Tak? Coraz młodsze dzieci coraz więcej piją. Niedawno czytałem statystyki. Uczniowie szkoły podstawowej, trzeciej i czwartej klasy już piją. I według statystyk to taki uczeń przyznaje się co trzeci, czwarty, że pił alkohol. I dla poprawienia efektu alkoholu, wzmocnienia, zażywają jakieś tabletki, nawet psychotropowe, które można dostać bez recepty. I druga sprawa, która mnie przeraża, to to, że coraz więcej matek w ciąży pije. Niedawno chyba słyszeliśmy tą sprawę bulwersującą, gdzie dziecko, noworodek miał prawie 5 promieni alkoholu. To jest, proszę panią, dawka śmiertelna dla dorosłego człowieka. Jaki pan ma pomysł, panie Marianie? I proszę panią, proszę zobaczyć przejście. W każdym sklepie, w każdym barze, w każdej restauracji pije, że nie pisze, że nie obsługujemy pijanych, nie trzeźwych. Proszę przejść i zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest. A to jest wykroczenie. Ma pan jakiś pomysł? Coraz więcej jest sklepów, nawet przy szkołach, przy kościołach. To jest, niezgodne z prawem, bo jest odpowiednia odległość musi być zachowana. A nawet, proszę panią, naprzeciwko takich budynków są sklepy, gdzie sprzedają alkohol. Zdanie pana, co robić, panie Marianie? I proszę panią, jeżeli... Tak? Jeżeli ktoś nie ma silnej woli, albo nie znajdzie jakiejś silnej motywacji, powodów, aby żeby nie pić, to on zawsze będzie pił. Zawsze są wytłumaczenia. I my powinniśmy zmienić mentalność. Bo proszę sobie zobaczyć, jak na uroczystościach jest na imieninach. Co, nie wypijesz jednego, co ci zaszkodzi? A co, zbawi go, że ktoś nie wypije? Każda zabawa musi być zakrapiana alkoholem. No, nie każda, panie Marianie. Każda. Bo nie ma zabawy, prawda, bez alkoholu. Nie musi, ale ma pan rację, że bardzo często tak jest. Ja czytałem niedawno, bo zajmowałem się tą sprawą, że są 3 etapy wpadania w alkoholizm. To o tym troszkę później, panie Marianie. To już pozwoli pan, że nasz gość o tym powie. Odbierzemy jeszcze z Ulgowej i potem bym chciała, żeby się pan odniósł do głosu słuchaczki, ale też pan z badaniami pewnymi też przyjechał, tak? Z wynikami badań. Halo? Halo? Dzień dobry. Kazimierz z Międzyrzecza. Witamy. Panie redaktor, ja w sprawie właśnie spożywania alkoholu. Tak? No i zgadzam się z tym przedmówcą, co przed chwilą właśnie mówił. A ja mam po prostu taką radę. Tak? Po prostu chodzi o co? Bo to wszystkie zakazy, nakazy, nie mówiąc już o paleniu papierosów, prawda? Tak? Ale dzisiaj o alkoholu rozmawiamy. Ale o alkohol. Więc ja mam taką propozycję i konia z rzędem temu, żeby po prostu wyszła ustawa taka, żeby od jutra już nie było ani butelki piwa, ani butelki alkoholu w sprzedaży. Zgadza się pani ze mną? Ja sądzę, że to jest bardzo nierealne.
drogi słuchaczu. Właśnie to też pytanie do państwa. Czy zakazy, przepraszam, ograniczanie sprzedaży alkoholu zmniejszają jego spożycie, czy odnoszą pożądany skutek, czy wręcz przeciwnie? Jak państwo, z państwa obserwacji, co wynika? Ale poproszę teraz jeszcze naszego gościa, żeby odniósł się do tych badań, z którymi przyjechał, i głosu słuchaczki. Chciałbym powiedzieć w odniesieniu do telefonu właśnie pani sprzed kilku minut, że jeśli chodzi o apel, jaki kierowała pani, związany z środkami, które powinny być przeznaczone na działania związane z szeroko rozumianą profilaktyką na przykład, czy z leczeniem uzależnienia, to tutaj chcę powiedzieć, że takie środki są przeznaczane od wielu, wielu lat, bo każda gmina, czy każde miasto takim budżetem dysponuje, a konkretnie i ściśle ludzie, osoby w ramach miejskich czy gminnych komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, więc tam są środki, które przy prężnie działającej komisji, rozumiejącej i czującej temat uzależnień, tymi pieniędzmi dzielą i przeznaczają w odpowiednich kwotach na przykład na spotkania terapeutyczne, na przykład na działania profilaktyczne i wiele, wiele innych jeszcze działań, które mają właśnie chronić najbardziej młodych ludzi, uważam, młodzież przed nadużywaniem czy piciem alkoholu w ilościach większych, bo chciałoby się powiedzieć, że przed używaniem alkoholu, tylko że jak popatrzymy właśnie na badania z jednej strony, z drugiej jak popatrzymy na to, co widzimy właśnie gołym okiem, to tak naprawdę, i tutaj miał rację też pan przed chwilą, który w swojej wypowiedzi mówił o tym, że coraz młodsi piją niestety. Ja też tak mogę powiedzieć na bazie własnych doświadczeń, bo w ciągu roku szkolnego spotykam się z kilkudziesięcioma grupami młodzieży gimnazjalnej czy szkół średnich z terenu naszego województwa. Te grupy przyjeżdżają do nas na oddział, jak dzisiaj choćby przed spotkaniem tutaj z państwem była grupa z gimnazjum w Grabicach koło Gubina. Tydzień temu gościliśmy Kargową, za tydzień też się spodziewam w czwartek Kargowej i też klas gimnazjalnych. Więc te wszystkie spotkania, jak wziąć pod uwagę, plus badania, które pokazują, że inicjację alkoholową ma za sobą 87% gimnazjalistów z klas trzecich, czy 95% uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, albo jak popatrzymy na wskaźnik 30% 15-latków, którzy pierwszy raz pili alkohol przed ukończeniem 13 roku życia, to wszystko niestety jest prawda. Zatrważające, bo każde spotkanie, w którym ja biorę udział z tą dużą, sporą ilością jednak uczniów, która dociera do nas na oddział, bądź my w drugą stronę dojeżdżamy do szkoły i spotykamy się z uzależnionymi z ośrodków na prelekcjach, na pogadankach. Ja zawsze stawiam takie pytanie i proszę, żeby każda grupa podniosła do góry ręce, czy w grupie podniosły te osoby do góry rączkę, które nie wiedzą, jak smakuje alkohol. Zawsze mówię, lasu rąk nie ma. Powiem więcej i gorzej, najczęściej nie ma ręki żadnej. Bardzo rzadko tę rękę do góry podniesie jedna, dwie, trzy osoby. A czy pyta pan, dlaczego piją, gdzie piją, kto częstował po raz pierwszy? Co tak z tych rozmów wynika? Wynikają z nich takie wnioski. Młodzież sięga po alkohol w pierwszej kolejności z ciekawości czystej. Po prostu. Drugi powód, który też najczęściej można by było jakby zauważyć, to jest wpływ grupy jednak rówieśniczej. Z reguły tej starszej wiekiem, bo jak popatrzeć na doświadczenia alkoholowe przez pryzmat młodych ludzi, którzy już się leczą. Dzisiaj w spotkaniu brała udział ze mną w Ciborzu na oddziale dziewczyna, która ma 15 lat i jest bardzo uzależniona od alkoholu i też jest uzależniona od narkotyków i przebywa na narkotykowym oddziale. Nie, właśnie nie. I to też burzy mit, który wydawałoby się, że tak, że jak 15 lat, to na pewno w domu była, w cudzysłowie, był alkohol czy patologiczna rodzina. Ani mama, ani tata. Słuchamy, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani redaktor, chciałbym zwrócić uwagę na to, jak bardzo chwilne są zapisy ustawy o wychowaniu trzeźwości. Dlaczego? Chodzi mi o ten zakaz ograniczający spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Ja może posłużę się empirycznym przykładem. Jeśli w Gorzowie Wielkopolskim, prawda, skąd w tej chwili dzwonię, tak? Nie wiem, jestem schludny, zadbany i na fontannie Pałksza na Placu Katedralnym otworzę puszkę piwem, podchodzi do mnie straż miejska i albo policja, popełniam wykroczenie i mam 100 zł na dzień dobry.
Mogę być kilkanaście metrów od tego miejsca, w ogródku piwnym dwóch lokali, które z naruszeniem tutaj ustawy tej bliskości do świątyni, jaką jest Gorzowska Katedra, absolutnie nie zachowują. Mogę być po 10 piwach, mogę oddawać pod siebie płyny ustrojowe. Matki zgorszone odwracają ode mnie wzrok, zasłaniają dzieciom oczy i jestem szanowanym obywatelem tylko dlatego, że siedzę w ramach ogródka piwnego, gdzie tutaj jakby ten parawan ochronny jest niewystarczający, aby uciec od wzroku przechodni. Ja uważam, że to jest ustawa, która zwyczajnie wolność zwykłych ludzi, no choćby maturzystów, prawda, którzy no choćby nawet to jedno piwo chcieliby na ławce w parku otworzyć i wypić, a tego zrobić nie mogą. Ja przypomnę, że u naszych, nie wiem, zachodnich czy wschodnich sąsiadów takie przepisy nie obowiązują i wyjeżdżając za granicę, ja czuję się tam zupełnie wolnym, swobodnym człowiekiem. No tutaj takim właśnie immunitetem przyzwoitości nie może być sam fakt zasiadania w ogródku piwnym, w którym nieraz dzieją się tamtejskie sceny, a ludzie, którzy popełniają no niechcący to wykroczenie, typu właśnie maturzyści, studenci, wyglądają czasami zgoła przyzwoiciej od tych, którzy no paradoksalnie przestrzegają prawa tylko dlatego, że właśnie siedzą w ramach ogródka piwnego. Więc uważam, że to jest po prostu ustawa durna, godząca w wolność zwykłych, przyzwoitych obywateli. I chciałbym się też odnieść właśnie do polityki przyznawania świadczeń socjalnych przez opiekę społeczną, bo też to obserwuję. Ja zauważyłem, że taka na przykład matka wychowująca samotnie dzieci, częstokroć pod byle pretekstem takiej zapomogi w formie zasiłku celowego, okresowego nie dostanie, pijany menel zawsze. No to jest już taka po prostu sprawdzona reguła w Gorzowie lub okolicznych właśnie tutaj wioskach, właśnie w gminnych ośrodkach opieki społecznej i tak dalej, i tak dalej. Dziękujemy panu. Ktoś, kto właśnie na samo nadużywa alkoholu, no nie wiem, ci ludzie przyznający te zapomogi argumentują to tym, że to są ludzie chorzy, wymagający wsparcia, opieki ze strony państwa, że alkoholizm to choroba. Choroba i tak dalej, i tak dalej. No to jest wielka bzdura, no mówię. Samotna matka na przykład, nie wiem, z dwójką, trójką dzieci i tak dalej potrafi takiej zapomogi nie dostać. Uważam, że to jest szalenie niesłuszne i niesprawiedliwe. Dziękujemy panu za telefon. W odniesieniu tutaj do tego telefonu nasuwa się pytanie, jak przeciwdziałać temu sygnalizowanemu przez pana zjawisku. Najprościej by było, czy najkrócej powiedzieć, zmienić ustawę wtedy, gdyby, ale tutaj no, my się tym na pewno ani nie możemy zająć, ani my tego nie zmienimy. Pod dyskusję można by poddać tego rodzaju jakby gdzieś tam niuanse na zasadzie tych ogródków działkowych z jednej strony, czy innych miejsc, no ale myślę znowu, że to są sytuacje, że to nie są sytuacje nagminne i to zależy bardzo dużo od osób, które przestrzegają jakby, jeśli przepisy są takie, a nie inne, no to Straż Miejska czy Gmina, jeśli idzie i kontroluje tego rodzaju sytuacje, jeśli tak jest zapisane w ustawie, czy tak jest zapisane w rozporządzeniu, no to trzeba tego przestrzegać i alkohol spożywać w wyznaczonym miejscu, czyli w tych ogródkach właśnie. Wtedy niestety byśmy powiedzieli, jak popatrzeć na pana jakby tutaj wątpliwości. Za chwilę odbiorę telefon cierpliwości drugi słuchaczu czy słuchaczko, ale chciałam zapytać panów Tomasza i Marka, co jest podstawowym celem wspólnoty AA? Podstawowym celem wspólnoty anonimowych alkoholików jest pozostać trzeźwymi i pomagać innym alkoholikom w osiągnięciu trzeźwości. Anonimowi alkoholicy nie zabierają zdania w różnych sporach odnośnie profilaktyki, odnośnie ograniczeń dotyczących alkoholu. Natomiast alkoholicy anonimowi dostrzegają problem, który już jest. Tutaj padło takie zdanie wypowiedziane przez którąś ze słuchaczek, że jest odsetek ludzi, którzy biorą sobie do serca ten swój alkoholizm. I w większości anonimowi alkoholicy są dla tych, którzy wyrażą chęć zaprzestania picia. Czy jest to chęć świadoma, czy jeszcze podświadoma. Pod namową. Pod zaproszeniem. To już jest kwestia dalsza. Natomiast nasza trzecia tradycja mówi o tym, że jedynym warunkiem przynależności do wspólnoty anonimowych alkoholików jest chęć zaprzestania picia. To ty decydujesz,
czy jesteś anonimowym alkoholikiem, czy nie. W moim przypadku było tak, że wyraziłem tą chęć, chodziłem na mityngi przez 2 lata i tą chęć straciłem, czyli przestałem być członkiem wspólnoty, potem znowu ta chęć wróciła. I co chciałem powiedzieć? Alkoholizm jest po prostu faktem i alkoholicy anonimowi nie zabierają stanowiska, czy to już jest alkoholizm, czy nie. Dostrzegają natomiast problem i mają sposób, jak się z tego, od tego problemu uwolnić, tak bym nazwał, bo nie można powiedzieć o wyzdrowieniu z choroby alkoholowej, natomiast uwolnieniu się od alkoholizmu czynnego. Wśród naszych kroków tylko pierwszy krok mówi o zerwaniu z alkoholizmem, o uzależnieniu od alkoholizmu, o świadomości bycia uzależnioną osobą. I jest to konieczny warunek do tego, żeby rozwijać się duchowo, żeby rozwijać swoje życie, stawać się lepszym człowiekiem, o czym mówią następne 11 kroków. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Mam na imię Zojka, jestem z Zielonej Góry. Przede wszystkim chciałam pozdrowić pana Leszka i moich kolegów ze wspólnoty. Dziękuję bardzo. Chciałam się odnieść do wypowiedzi mojego poprzednika, który użył określenia piany menel, piana menelka. Właśnie tego typu stygmat nie pozwalał mi ujawnić swojego alkoholizmu. Piłam w domu, w ukryciu. Generalnie dzisiaj oczywiście inaczej na to patrzę, ale uważałam, że nie mam żadnych strat. Cały czas pracowałam w domu, mąż, dzieci, którzy oczywiście opacznie rozumiejąc tę chorobę, opiekowali się mną. Ja chciałabym tylko powiedzieć, że kiedy dotarło do mnie, że jestem alkoholiczką, szukałam pomocy w internecie, ponieważ bałam się wyjść, aczkolwiek ze strony mojego dyrektora w domu już były wyraźne sygnały, że to jest choroba. Bałam się bardzo przyznać sama przed sobą, że jestem alkoholiczką. Odnalazłam w sieci forum Ujarasa, prowadzone to forum jest przez niepijącą ponad 10 lat alkoholiczkę i tam przez 2 miesiące naprawdę byłam namawiana do tego, żeby podjąć terapię, zgłosić się na mitingi, żeby po prostu zająć się sobą. Uwierzyłam tym kobietom. Dlatego, że jest to forum pełne empatii, nie ma krytykowania, nie ma oceniania. To jest forum złożone tylko z alkoholiczek, które pomagały mi właśnie poprzez swoje doświadczenie. Trzezieję trzeci rok. Baletnicą już nie będę, ponieważ jestem już dorosła. Natomiast moja forma pomocy polega właśnie na internetowej empatii. Wiemy doskonale jako alkoholiczki, jak działają te mechanizmy, szybko je rozszyfrujemy i w sposób bardzo łagodny stawiamy niekiedy bardzo młode dziewczyny pod ścianą i naprawdę to forum osiąga wiele sukcesów. Forum to oczywiście zmobilizowało mnie do podjęcia terapii, podjęłam w Ciborzu. Do tej pory chodzę na mityngi. Nie zrywam kontaktu absolutnie ze swoim ośrodkiem, jeżdżę tam i pomagam innym alkoholiczkom. Bardzo pani dziękujemy za telefon. Za chwileczkę odbiorę kolejny telefon, ale chciałabym, żeby pan powiedział, panie Leszku, teraz tak, bo widzę, że za 8 minut wybije godzina 13, chciałabym, żeby to też wybrzmiało w tej audycji. Czy, proszono mnie, żebym też o to zapytała, czy codzienne spożywanie, powiedzmy, jednego drinka wieczorem, to już świadczy o tym, że ktoś ma problem z alkoholem, że jest alkoholikiem, czy nie? Jak sprawdzić, czy ma się problem z alkoholem? To nie musi być alkoholizm jeszcze, ale może być. Czyli oczywiście bardzo zależy od tego, jak to będzie wyglądało dalej, bo gdyby zachować jakby ten poziom i codziennie sięgać przez kolejne miesiące,
po taką ilość alkoholu, no to niestety tu już bym wtedy widział ogromne ryzyko, czy duże prawdopodobieństwo przejścia w ilości większe, bo ta granica jest w chorobie alkoholowej, w uzależnieniach bardzo taka niewyraźna, ona jest zatarta. I osoby uzależnione, te, które już są uzależnione w pewnym momencie, jak trafiają na terapię i ogarniają jakby ten czas, wracając wspomnieniami, doświadczeniami do przeszłości i jak sobie przypominają, jak to było z nimi, to nie są w stanie zaznaczyć, czy wyznaczyć jednego punktu na zasadzie dnia, który zadecydowałby o tym, że stali się alkoholikami, tylko zawsze, nie czasami, ale zawsze, zwracają uwagę na okres, czas okres. I to z reguły jest więcej niż tydzień, niż miesiąc czy trzy. Z reguły to wchodzi niestety w dobrych kilka miesięcy, jeśli nie dłużej. Czy wypicie jednego piwa, czy kilku piw dziennie? Też nie świadczy musi jeszcze o tym, świadczyć. Że ktoś jest już alkoholikiem. Też nie musi jeszcze. Znowu jeszcze i nie musi, ale może jeśli ten jeden dzień powiększy nam się, czy poszerzy o kolejny i kolejny, i jeżeli to zaczną być dwudniowe okresy, kiedy sięgamy po piwo, a po jakimś czasie się ten okres zacznie wydłużać, no to znowu może być to symptom, oznaka uzależnienia, a nade wszystko w całej tej sytuacji chodzi też o coś, co się przekłada na jeden z objawów tej choroby tak właściwie i naprawdę. Mianowicie o to, na ile kontrolujemy w sumie te ilości wypijanego alkoholu, a na ile niekoniecznie. Na ile to jest upośledzone w nas. Czy to, że gdy ktoś pije i wpada w kłopoty, to też świadczy o tym, że jest uzależniony? Też jest na dobrej drodze do tego, żeby się uzależnić taka osoba, dlatego że być może jest to póki co swego rodzaju taki pomost i moglibyśmy nadać temu nazwę piciu szkodliwemu jeszcze póki co, ale to szkodliwe picie, bardzo łatwo jest z takiego picia szkodliwego przejść na tą taką ryzykowną, właśnie chorobliwą stronę i zacząć pić więcej. Kolejne pytanie. Czy jeżeli ktoś pije dlatego, że ma problemy i aby się odprężyć, to już też dobra droga do uzależnienia? Bardzo, bardzo, bo tak naprawdę prawie każdy, jeśli nie każdy człowiek, tutaj panowie Tomek, Marek mogą to na swoim przykładzie mogliby potwierdzić za chwilę szybciutko. Nie da rady, w poniedziałek o 20. Zapraszam. Dobrze, u każdej osoby działa coś takiego w tej chorobie w uzależnieniu jak mechanizm nałogowego regulowania uczuć i po to się sięga po alkohol. W sumie każdy człowiek właściwie sięga po coś. Nie sięgamy, nie pijemy go po nic. On daje nam odprężenie, on nas ma rozweselić, on ma nam poprawić nastrój. Właśnie, gdy złoszczą nas inni ludzie, przyjaciele, właśnie, rodzice i sięgamy wtedy po alkohol, to już... To już też pokazuje, że mamy jakiś, że w nas jest jakiś w cudzysłowie defekt, że sobie nie radzimy z tym tak normalnie, czyli bez alkoholu. Czy jeśli ktoś pije w samotności? Tak, przykład pani Zoi sprzed chwili, tego telefonu, który mieliśmy, to jest odpowiedź na to pytanie. W samotności właśnie piła przez długi, długi okres czasu i w konsekwencji... O uzależnieniu mówimy jak bardzo mocno. Mówiliśmy o młodych. Czy jeżeli dostają gorsze stopnie w szkole, czy zaniedbują swoje obowiązki? Tak, to jest dodatkowy przyczynek do tego pewnie, żeby sięgnąć po alkohol i żeby uciekać się jakby w tego rodzaju pomoc, czy środek pomocny. Niestety i o zgrozo, bo przecież jest pedagog w szkole, są nauczyciele, są, jeśli są, tak, rodzice, do których możemy się zwrócić, rodzeństwo. Wiele osób innych byśmy mogli wskazać, to nie musi być alkohol, który ma załatwiać sprawę. A jeśli ktoś kłamie, gdy mówi o swoim piciu? Każdy. Bo oszukują. Każdy, co podpowiada pan Marek. Podpowiada pan Marek, każdy kłamie. Taka choroba niestety. W chorobie alkoholowej na długim, ale długim etapie się kłamie. Ale to już też jest właśnie trzeba... Tak. Tak, to trzeba się zorientować, bo jeśli kłamiemy, to coś, o coś nam chodzi, mamy problem. Coś jeszcze jedno krótkie ukryć. Pytanie, że jeśli ktoś wpada w kłopoty, gdy no właśnie już pije. To powinien szukać tej pomocy i tutaj sygnalizowane było i przez pana Marka Tomka, później pani Zoja na przykład, bo postawiliśmy pytanie, jak przeciwdziałać nadużywaniu alkoholu, no to na przykład wspólnota AA. Czyli to jest jedna z form pomoc, tak? Pomocy. Fora internetowe temu poświęcone, czyli to wspomniane u Jarasa na przykład. Punkty konsultacyjne, poradnie uzależnień. Ja podaję numer telefonu do AA 666 555 064 całą dobę. 666 555 064. Odbiorę telefon, bo chyba ktoś już 10 minut tutaj czeka. Halo? Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry. Nie wiem, jak zacząć. Ja mam brata pijaka. On jest dobrym człowiekiem. On jak wpadnie w trans, to pije tydzień, dwa tygodnie. Matkę zostawia chorą. Mieszka z nią. Ja latam do niej co dzień. Ja się z nim omawiam.
Jego nie ma, on ucieka. Jakie ma pani pytanie? Jakie ma pani pytanie, bo czas nagle... Jak bratu pomóc? Jak bratu pomóc? Proszę, bo ja proszę. Przychodzę do domu. Dobrze, proszę słuchać. Jasne, oczywiście. Jasne, oczywiście. Dobrze, że pani chce pomóc. Próbować brata... Tak? Próbować... Proszę słuchać, pomóc. Proszę słuchać teraz, tak? Proszę próbować brata pokierować do takiego miejsca, gdzie tę pomoc właśnie świadczą. Ale gdzie, czyli gdzie, do poradni uzależnień, jeśli jest na miejscu. Ja dzwonię Żagania. To zapraszam w sobotę na ulicę Buczka, tam będę na dyżurze, już się możemy spotkać i porozmawiać między 11 a 16. Buczka 6, na przykład. Ale to nie jest jedyna forma w żaganiu, to powiemy o innych 6. Oczywiście. Buczka 6, proszę tak się fajnie w sobotę składa. Na Buczka 6 tak. być... Tak. Koniecznie. Chciałam zapytać jeszcze o jaki jest warunek uczestnictwa we wspólnocie, ale chyba jednak nie zdążymy, panowie. Ja chcę państwa zainteresowanych tematem odesłać na poniedziałek do audycji Radio Wieczór o godzinie 20. Tam będziemy dużo więcej mówić o wspólnocie anonimowych alkoholików. Ja jednak odpowiem na to pytanie, bo to jest tylko jedno zdanie. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie anonimowych alkoholików jest chęć zaprzestania picia. I tutaj, tak jak mówiliśmy, że nikt nie jest ani zbyt młody, ani zbyt stary, by mieć problem z alkoholem. Dzieje się tak, ponieważ alkoholizm jest chorobą. I to jest przykre, jeśli mówimy o ludziach chorych, właśnie tak jak tutaj słyszeliśmy, tak jak pani mówiła, stygmatyzm. Bardzo demokratyczną właśnie, jak to się też często ją określa, czyli też i młodzi, no i oczywiście średni i starsi wiekiem piją. Tak jak państwo mówili, może dopaść każdego, młodego, starego, bogatego, biednego, mężczyznę, tak. kobiety. I no właśnie, chrońmy się. Dziękuję bardzo panom, że zechcieliście dzisiaj tutaj do nas przyjść. Państwo, którzy aktywnie brali udział w tej audycji, tak jak powiedziałam wcześniej, zapraszam osoby zainteresowane. W poniedziałek o 20 będzie mowa o wspólnocie anonimowych alkoholików. Leszek Pieńczak, terapeuta uzależnień od alkoholu, pracuje w szpitalu w Ciborzu na oddziale terapii uzależnienia od alkoholu. Szerokiej drogi, panie Leszku. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Ciborza. I panowie Tomasz i Marek ze wspólnoty anonimowych alkoholików. Dziękuję. Dziękuję Bogusława Potalas i Andrzej Pijanowski.